Witamy bardzo serdecznie na pierwszym w tym roku, a zarazem bardzo wyjątkowym koncercie jazzowym całą wspaniałą worecką publiczność, a w szczególności panią Teresę Knyzio, panią wiceburmistrz Warki. Witam serdecznie. Oraz przedstawicieli Rady Miejskiej w Warce, panią Aldonę Rzeźnik. Sasin-Kutynę. Serdecznie. I pana Witolda Battę. Dziś przed nami wyjątkowy koncert, a wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, wystąpi dzisiaj kwartet Jarka Śmietany, wspaniałego Jarka Śmietany. A po drugie, mamy taki tutaj swój mały jubileusz, a mianowicie rocznicę, drugą rocznicę powstania baletowego. W tym momencie na nasze koncerty przybywa liczna grupa miłośników tego gatunku muzyki, nie tylko z Warki, ale również z Grójca, Góry Kalwarii czy Warszawy. Pierwszy wspaniały koncert to był koncert grupy Tribute to Bebop ze wspaniałym Maciejem Strzelczykiem, Januszem Skowronem, Arkiem Skolikiem. Na ten koncert przyjął zaproszenie prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, pan Krzysztof Sadowski, który był również z nami w pierwszą rocznicę. Rok temu, dokładnie w lutym, wystąpił wtedy z córką Marysią. Dzisiaj zadzwonił do mnie przed pół godziny. Miał być tutaj z nami, też świętować nasz jubileusz. Przeprasza, życzę wszystkiego dobrego, ale niestety obowiązki służbowe go zatrzymały. Przez ostatnie dwa lata tutaj w naszym wareckim klubie jazzowym wystąpili znamienici polscy i zagraniczni jazzmeni. Wspomnę tutaj chociażby o Janie Ptaszynie Wróblewskim, o Arturze Ludkiewiczu, o Włodku Pawliku, chociażby o Zbigniewie Jaremko. Wystąpiło również wiele gwiazd zagranicznych. Mieliśmy tutaj gwiazdy z Ameryki, chociażby harmonikarkę Kelly Racker, saksofonistkę z Anglii, Patsy Gamble, wspaniałego rosyjskiego saksofonistę Olega Kirjewa i naprawdę wielu innych. Tutaj Wiktor ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą cała kolekcja obrazów, które są jakby takim plastycznym odzwierciedleniem tego, co się tutaj dzieje. Wykonywał je i wykonuje nadal tutaj portret Jarka Śmietany, który państwo widzą. Pan Sławomir Ragan, pracownik Włosku. Który za chwileczkę przybędzie tutaj z naszym urodzinowym tortem. Bo jak urodziny, to musi być tort urodzinowy. Zapraszamy pana Sławka z tortem. Powiem państwu, no, mamy małe opóźnienie, ale to też się zdarza. Ja w międzyczasie powiem, że w przerwie koncertu będą państwo mogli spróbować tego wspaniałego wypieku, który specjalnie na dzisiejszą okazję upiekła stała bywalczyni naszego tutaj klubu jazzowego i nie tylko, stała bywalczyni naszych wszystkich koncertów, pani Krysia Pączek, dla której też brawa. Pani Krysia tam w rogu siedzi, cichutko. Bardzo dziękujemy za ten tort. A ja teraz poproszę, o, widzę tutaj znajomą Buźkę, młodziutką, naszą orkiestrantkę, Kasię Kłos. Kasia zdmuchnie, myślę, te świeczki za pomyślność naszego klubu. Cóż, nie będę już przedłużała. Ja poproszę teraz tutaj pana Artura, który powiedział, że o Jarku Śmietanie może mówić bez końca. Mam nadzieję, że długo nie będzie mówił, bo nie możemy się doczekać koncertu. Oddaję mikrofon. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu, przepraszam, to z wrażenia. Jarek Śmietana, aktualnie nam panujący najlepszy gitarzysta jazzowy w Polsce. Według najbardziej opiniotwórczego
magazynu jazzowego, jakim jest Jazz Forum, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Bo pragnę przypomnieć, że ta gazeta ukazuje się również w Europie w języku angielskim. Po raz któryś z rzędu, bo proszę sobie wyobrazić, że te miejsca wygrywa w klasyfikacji najlepszych gitarzystów, muzyków, wygrywa Jarosław Śmietana już po raz kilkunasty. W tym roku również jest wybrany przez jazz fanów z całej Polski jako najlepszy gitarzysta jazzowy. Proszę Państwa, tak jak Pani Dyrektor powiedziała o Jarosławie Śmietanie i naszej Jarku Śmietanie, można mówić bez końca. Jest to jeden z najlepszych muzyków, twórców muzyki jazzowej. Wiele pokoleń już uczyło się. Pragnę tylko powiedzieć, że ukończywszy Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej, grał w bardzo wielu formacjach, współpracował z wszystkimi najlepszymi muzykami w Polsce, ale również i na świecie. Proszę sobie tylko wyobrazić, że ja wymienię tylko dosłownie kilka nazwisk. Art Farmer, Freddie Hubbard, Joe Zawinul, Gary Barts. To są muzycy z absolutnego topu światowego i nasz Polak Jarosław Śmietana z nimi współpracował. Ja tutaj specjalnie wynotowałem sobie nazwisko Joe Zawinula, bo widzę tutaj dużo młodzieży z orkiestry, a my przecież gramy jego utwór, jego kompozycji Merci Merci. Także pan Jarosław grał z kompozytorem. To a propos informacji dla dzieciaków. Proszę Państwa, Jarosław Śmietana to jeden naprawdę z czołowych muzyków i liderów na polskiej scenie muzycznej. Otrzymał takie nagrody jak muzyki Fryderyka. Otrzymał również nagrodę prezydenta miasta Krakowa za propagowanie jazzu i polskiej kultury nie tylko w kraju, ale również i za granicą. Żeby nie przedłużać, pozwolę sobie przedstawić muzyków i to, co najważniejsze, posłuchamy właśnie w ich wykonaniu wspaniałej muzyki. Proszę Państwa, na perkusji zapraszam na scenę muzyków. Proszę Państwa, na perkusji Adam Czerwiński. Na basie, na fortepianie. Na fortepianie Paweł Tomaszewski. Proszę Państwa, i na gitarze lider, najlepszy gitarzysta w Polsce, Jarosław Śmietana. Oraz przede wszystkim atmosferą, która tutaj od początku nas zachwyciła. Cieszymy się, że Państwo tak licznie przybyli na koncert. Nasz koncert się będzie składał z dwóch części. W środku nas poproszono, żeby zrobić krótką przerwę. Pewnie ze względu na uroczystości związane z jubileuszem. Ale też w przerwie chciałem powiedzieć, że będzie wystawiony nasz malutki sklepik z naszymi płytami CD, które nagraliśmy w przeciągu ostatnich 4 lat. Mamy tu tych płyt sporo. Gdyby się Państwu nasz koncert podobał, można sobie taką muzykę do domu ze sobą zabrać. No ale to w przerwie bądź po koncercie. Muzyków już przedstawiono, więc przejdźmy do rzeczy. Zagramy kilka utworów bardzo różnych. Staramy się od dawna grać taką muzykę, która na moje właściwie spostrzeżenia przez wiele, wiele lat koncertowania
nosi, przybraliśmy taką nazwę, jazz z ludzką twarzą. To jest taki jazz, który ma ludzką twarz, czyli jest po prostu strawny dla każdego. Nie trzeba się znać wybitnym znawcą, żeby polubić tą muzykę. Mamy nadzieję, że pomimo jej walorów artystycznych i powiedzmy nawet nowatorskich w jakimś sensie, niesie ze sobą też element dobrego samopoczucia i przystępności. Tak przynajmniej ja sobie wyobrażam muzykę, że taka powinna być. Gdyby spojrzeć na historię muzyki, oczywiście bez głupawych porównań z tymi artystami, to jeśli popatrzeć na Mozarta, czy Bacha, czy Chopina, to ich muzyka przy całej wielkości i genialności była również komunikatywna i była taka, że ludzie tego z przyjemnością słuchali. Ja nie zgadzam się z opinią, że muzyka, sztuka ma być dla sztuki i tylko dla znawców. Ja uważam, że sztuka ma być wysoką sztuką, ma nieść wartości wysokie, kulturowe, ale ma być taka, żeby każdy wrażliwy człowiek mógł ją słuchać i odbierać i właściwie rozumieć. Taką muzykę próbujemy grać, dlatego na dzisiejszym koncercie będą różne rzeczy. Rozpoczniemy od utworu pod tytułem Katy Dance. Posłuchajcie. Let a good time roll.
if you understood. It's even nicer if you're feeling good. I love your paper like a modular pool. Come on, baby, let a good time roll.
let a good time roll on. Wszystko, co napisał, to są arcydzieła. Trudno powiedzieć, co jest najpiękniejsze. Każdy utwór jest perłą. Są to perły i są to skarby światowej kultury największe. Takich kompozytorów świat ma kilku tylko. Jesteśmy dumni, że jeden z nich jest Polakiem, był Polakiem i tworzył tak piękną polską muzykę. Chcemy zagrać... Ja nie jestem wielkim zwolennikiem przerabiania rzeczy z muzyki klasycznej czy poważnej na potrzeby zespołu jazzowego, ale ten utwór wydał nam się tak piękny. Zresztą kilka utworów Chopina, a poza tym, ponieważ w zeszłym roku mieliśmy rok chopinowski, przygotowaliśmy kilka właśnie utworów w związku z uczczeniem chopinowskiego roku z zeszłego. I to zostało nam w repertuarze z zeszłego roku, czyli jeszcze całkiem świeże. A graliśmy dużo tych koncertów, więc chcemy się z Państwem podzielić naszymi refleksjami na temat właśnie tego. Powiem tylko, że graliśmy ten utwór w różnych miejscach na świecie, między innymi na przykład w Chinach w zeszłym roku, czy w Wietnamie. I wszystko bardzo się podobało, jak graliśmy Chopina, ludzie mieli łzy w oczach. Także jest to dowód na to, że polska muzyka Chopina, muzyka jest rozpoznawalna, nawet w tak egzotycznych miejscach jak Chiny czy Wietnam. To napawa nas dumą i optymizmem oraz nadzieją, że w dalszym ciągu ta muzyka będzie grana i popularyzowana zarówno przez muzyków poważnych, jak i przez muzyków jazzowych. Posłuchajcie Etude Edur w naszym wykonaniu, nieco przerobionej, oczywiście zaasymilowanej do potrzeb zespołu jazzowego. No ale zobaczycie, że właściwie Chopin był jazzmenem i pisał chyba specjalnie na nasz kwartet. Tak to chyba jest. Tak to chyba było. Posłuchajcie.
Thank you.
Paweł Tomaszewski. Proszę Państwa, to zagramy w takim razie jeszcze, tak jak w poprzednim secie było jakoś tak się zrobiło, że było od Chopina do Hendrixa, nie, tam było od Hendrixa do Chopina, to teraz zrobimy odwrotnie. Teraz zagramy, zagraliśmy Chopina, zagramy Hendrixa. Na zakończenie dzisiejszego koncertu utwór z naszej płyty hendrixowskiej pod tytułem Red House Blues. Chcemy wyrazić nadzieję, że nas jeszcze kiedyś tutaj zaprosicie do Was. Byłoby nam bardzo miło. Za jakiś czas przyjedziemy. Z naszej strony będziemy opowiadać o tym szczególnym miejscu z naprawdę satysfakcją, że mamy takie piękne, piękne miejsca w Polsce. Drodzy Państwo, chcemy życzyć Wam wszystkiego, co się może najlepszego zdarzyć w tym roku, bo jeszcze cały czas mamy początek roku, ja to tak traktuję, że właściwie jesteśmy zaraz po zakończeniu zeszłego roku. Życzymy też wytrwałości ludziom, którzy są odpowiedzialni za ten ośrodek, ludziom, którzy to zorganizowali. Jesteśmy pełni podziwu ich determinacji i bardzo konsekwentnego działania na rzecz krzewienia muzyki z wyższej półki. Ale jak pewnie Państwo się przekonali, jest ona chyba dosyć komunikatywna. My w każdym razie staraliśmy się, żeby była. Na zakończenie Red House Blues. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Do jak najszybszego zobaczenia.
beyond a man. My baby said, I said, there's a rascals over yonder bed. There's a place where my baby stays.